Witam serdecznie, pokażę jak przygotować pyszną sałatkę śledziową. Do przygotowania będziemy potrzebowali około 500 g solonych filetów śledziowych alla Matthias, na sos 4 łyżki majonezu, 4 łyżki śmietany 12 lub 18%, pół pęczka koperku, 1 pęczek szczypiorku, 1 cebulę, 2 ogórki konserwowe, 3 łyżki kaparów, 1 łyżkę keczupu pikantnego, 1 łyżeczkę przyprawy curry, sól, pieprz do smaku, szczyptę cukru. Sałatkę podaję z jajkami ugotowanymi na twardo i posypaną koperkiem. Śledzie przed przygotowaniem sałatki płuczę w zimnej wodzie, zalewam zimną wodą i odstawiam do namoczenia na około 2-3 godziny, w międzyczasie wymieniam wodę. Długość moczenia śledzi zależy od tego, jak słone mamy śledzie. Teraz przygotuję sos, do majonezu i śmietany dodaję ketchup i dokładnie mieszam. Ogórki kroję w drobną kostkę i dodaję do sosu. Odsączone kapary siekam i dodaję do sosu. Umytą zieleninę siekam i dodaję do pozostałych składników sosu. Cebulę kroję w drobną kostkę i również dodaję do sosu. Teraz doprawiam sos, dodaję curry, sól, pieprz i szczyptę cukru i dokładnie mieszam. Sos jest gotowy. Ugotowane na twardo jajka kroję w ćwiartki. Jajek nie dodaję do sałatki, tylko podaję je z gotową sałatką na talerzu. Teraz wymoczone i osuszone ręcznikiem papierowym lub ściereczką śledzie kroję na mniejsze kawałki. Do śledzi dodaję sos i całość dokładnie mieszam. Sałatka jest gotowa, przed podaniem odstawiam ją na około 2 godziny, aby przeszła smakiem. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Sałatkę podaję z jajkiem ugotowanym na twardo i posypaną koperkiem, życzę smacznego.